żeby zrozumieć, co to nasz Kościół jest święty, czysty i piękny. Stąd definicja mówi o Kościołu, jestem członkiem Kościoła świętego, powszechnego, katolickiego, apostolskiego, rzymskiego. Tych pięć przedmiotów wyznawajcie. Wtedy jest prawdziwa definicja Kościoła, którym jestem. Jestem członkiem Kościoła świętego, apostolskiego, bo zbudowane na apostołach, powszechnego, bo ogarnia wszystkie narody, Kościoła katolickiego, bo to jakby żeby rozróżniać inne definicje kościołów, bo wtedy pójdzie rzymskiego, na czele którego stoi papież. Nie biskup rzymski, papież, Ojciec Święty. Dziś macie zawieruchy dziejowe niepotyczne, bo praktycznie nie ma papieża. Mamy tylko biskupa rzymskiego. I to jest dramat nad dramatami. Bo robi się wszystko, żeby znikło pojęcie Kościół święty, powszechny, apostolski, katolicki. Tak jak Bóg objawia się jako wszechmoc, wszechobecna i wieczna, może również objawić się jako Bóg w tajemnicy Eucharystii, gdzie udziela się całemu Kościołowi jako swej małżonce, ale również każdej pragnącej i przyjmującej go duszy. Czyli, moi drodzy, siłą Kościoła jest żywy Bóg. A gdzie on się najpełniej objawia? W Eucharystii.